Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim gościem jest Marek Szewczyk, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Marku. Witam serdecznie, witam Państwa. Marku, dyrektywa o swobodnym przepływie usług medycznych. To ładnie brzmi, a jak wygląda w rzeczywistości? U nas czy w krajach Unii Europejskiej? Mam na razie pytanie dotyczące Polski. Znaczy, świadomie zapytałem, czy u nas, czy w Unii Europejskiej, ponieważ od 25 października, czyli od dnia wejścia w życie dyrektywy o swobodnym przepływie usług i dostępie do tych usług w Europie, bo tak mniej więcej brzmi pełna nazwa tej dyrektywy, odnoszę wrażenie, że ktoś, podejrzewam, że nawet wiemy kto, czyli Narodowy Fundusz, który chciałby przeoszczędzić pieniądze mocno na tym, i ci, którzy nie zdążyli przygotować się do wejścia w życie tej dyrektywy do Polski, na siłę wmawiają nam, Polakom, że to jest dyrektywa dotycząca tylko nas, Polski. Nie. Ta dyrektywa, proszę Państwa, jest dyrektywą, która od 25 października 2013 roku obowiązuje całą Europę, wszystkie państwa stowarzyszone w Unii Europejskiej. Projekt i właściwie te ogólne zasady dyrektywy zostały podpisane nomen omen przez Polaka, bowiem wówczas Jerzy Buzek był szefem Europy i on złożył podpis pod dokumentem. To był rok 2011, także Polacy już od tego czasu, to sobie nie wyobrażam, że pan Buzek od tej, w tej chwili, kiedy podpisał, nie poinformował Polaków. Zresztą ja, a jak to jest z przepływem tych usług medycznych, bo dyrektywa dyrektywą, ale chodzi o to, żeby pacjenci z jednego kraju mogli się leczyć w kraju drugim, tak? Więcej. Dyrektywa, jak na początku, w tej części początkowej, może to nie jest preambuła, ale w części początkowej mówi, że jest to jeden z ważniejszych dokumentów mający na celu przede wszystkim usankcjonowanie braku granic, ale usankcjonowanie braku granic we wszystkim. Leczenie, możliwość leczenia się, to jest po prostu możliwość dostępu do usług medycznych, bo to są usługi. Zacznijmy mówić to w ten sposób, są to możliwości leczenia, ale z drugiej strony jest usługodawca, który tę usługę wykonuje. Ona jest lepsza czy gorsza, ale jest. I dyrektywa ma na celu danie możliwości każdemu obywatelowi Unii pracy, oczywiście na pewnych zasadach, które są w tej dyrektywie opisane, dostępu do tych świadczeń, czy to w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, która na szczególnych warunkach, to nie jest opisane w dyrektywie, może w pewnym zakresie udzielać takich świadczeń. To jest teoria, oczywiście. Teorię znamy. Praktyka również. Tak, a mamy praktykę wdrożoną w Polsce? Oczywiście, a w Polsce to trudno, bowiem już w dniu wejścia w życie dyrektywy, czyli 25 października, byliśmy straszeni z anteny radiowej, telewizyjnej, że jeżeli ktokolwiek skorzysta z jakiegokolwiek zapisu, to wówczas nie będzie miał refundowanego świadczenia. Takim świadczeniem, proszę Państwa, od 25 października, o które nie musimy nikogo pytać, czy możemy z niego skorzystać, czy nie, są tak zwane świadczenia jednodniowe diagnostyczne z wyłączeniem świadczeń wysoce specjalistycznych. No właśnie, czyli ta tak zwana autoryzacja, tak? No nie do końca. Nie do końca ta autoryzacja. To są badania diagnostyczne, które mają określić, co nam dolega, jak możemy się leczyć, jakimi metodami możemy się dobrze leczyć. Dobrze, czy to nie jest tak, że polski rząd martwi się o to, żeby polskie szpitale nie stały puste, skoro wyjadą pacjenci z Polski do, na przykład do Niemiec Wschodnich, gdzie ale już... Powiedziałeś przed chwilą, że to działa w obie strony. Tak, to działa tak, w obie strony. Powinno działać w musimy obie strony, się liczyć z tym, że również pacjenci z Niemiec, z Czech, ze Skandynawii przyjadą. Przyjadą na to, przyjeżdżają. Przecież na tej zasadzie cały obszar działań związanych ze stomatologią funkcjonuje. Przecież Polacy leczą się u nas, ale w gabinetach przygranicznych jest masa Niemców. Zwrotem kosztów będzie zajmował się Narodowy Fundusz Zdrowia. Na chwilę obecną informacja jest taka, że będzie trzeba troszkę poczekać. A różnica powstała z wyjazdu, czy w ogóle z cen, ze stawek krajowych w poszczególnych krajach za daną usługę pokrywa pacjent. To znaczy tak i nie. Tak i nie, bowiem tutaj jest bardzo skomplikowana sytuacja, mianowicie Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie w całości badanie, w całości leczenie jest pokrywane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W każdym, może nie w każdym, ale w większości państw Unii Europejskiej to świadczenie leczenia jest w części również refundowane przez pacjenta. To nie są duże kwoty, to jest 10 euro na przykład w przypadku Niemiec, ale jest.
W Polsce straszy się na chwilę obecną pacjentów, że stawki są dużo wyższe za granicą niż w polskich szpitalach i ta różnica będzie musiała być pokryta z kieszeni pacjenta i może się okazać, że nie będzie się opłacało pacjentowi jechać za granicę. Myślę, że jest inny element, który spowoduje, że pacjenci polscy na leczenie nie będą jechać za granicę. To jest jeden z warunków wyjazdu leczenia zagranicznego obowiązujący zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, za wyjątkiem krajów skandynawskich, gdzie pacjent, który chce się leczyć za granicą, musi uzyskać promesę tego leczenia bądź zgodę na to leczenie. Podobnie jest w Polsce też, bo mówimy o tej autoryzacji, którą wywołałem, bo chodzi o to właśnie, że jeżeli to jest leczenie długotrwałe lub wymaga oczekiwania krótszego niż w Polsce, to wtedy dostaje taki pacjent zgodę, czyli tak zwaną autoryzację na to, żeby mógł wyjechać za granicę. Tak? No nie tylko krótszego z leczenia, bo jeżeli miejscowa służba zdrowia, ta lokalna służba zdrowia, czy opieka medyczna, co jest bardziej adekwatne w chwili obecnej, nie posiada technologii leczenia takich, jak na przykład jest gdzie indziej, to pacjent ma prawo leczenia się za granicą. Zresztą te przypadki, mimo że dyrektywa jeszcze nie obowiązywała, są od dawna stosowane w krajach europejskich. Są już wyroki Trybunału Europejskiego w tym zakresie, gdzie nie tylko nasze NFZ nie zwraca, czy nie chce zwracać pieniędzy swoim pacjentom. Jest bardzo słynna sprawa w Holandii, gdzie pewne technologie medyczne nie pozwalały leczyć będącemu w długiej śpiączce pacjentowi, to jest jeden z kasusów prawnych, to dzisiaj zresztą powoływany, i pacjent ten był leczony w Austrii. Wyrok Europejskiego Trybunału jest jednoznaczny, należy zwrócić, także to dotyczy również technologii, które u nas są niedostępne, bądź bardzo trudno dostępne. Niemieckie szpitale, szczególnie na wschodzie Niemiec, nie tylko czekają na polskich pacjentów, ale już mają zatrudnionych polskich lekarzy. Oj, to nie tylko w Niemczech. No właśnie. Polscy lekarze są bardzo cenieni w Anglii, na Wyspach Brytyjskich. Myślę o tym, że w kontekście bycia i pracowania już w szpitalu niemieckim, Polak będzie chętniej chciał jechać. Tak, podniosłeś bardzo istotną rzecz. Ja świadomie mówię o tym, że w Anglii już dawno obowiązywały systemy nawet aptek. To są apteki polskie, pewna sieć aptek już funkcjonuje w Anglii. Po prostu system angielski, bardzo niechętny tym wszystkim nowinkom europejskim, jednak dostrzegł w Polakach ten potencjalny obszar zarabiania. Bo trzeba patrzeć na służbę zdrowia przez pryzmat zarabiania. Tak, biznesu, to jest biznes, tak. Natomiast dzisiaj wejście w życie dyrektywy to jest wyjaśnienie czy unormowanie, jakie jest usankcjonowanie w jakichś spraw problemów bardzo istotnych Polaków pracujących w Niemczech, gdzie brak, no my jakoś tak nie kochamy uczenia się języków obcych, ale i ten brak kontaktu z językiem powoduje, że no wolą się Polacy uczyć leczyć w Polsce niż w Niemczech, mimo że w wielu przypadkach tam no mają teoretycznie przynajmniej poziom wyższy leczenia, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo uważam, że nasz polski poziom leczenia to jest najwyższa półka w Europie, a w badaniach wysoce specjalistycznych to właściwie Europa się może od nas uczyć. Także tutaj zacznijmy od tego, że to przede wszystkim Polacy, którzy w tym momencie będą no niejako poza kolejką oczekujących tych Polaków, którzy mieszkają na co dzień, mieli dostęp do naprawdę dobrej opieki medycznej, jaką mamy w Polsce. Unia Europejska dała 2,5 roku na przygotowanie tego systemu i wdrożenie w poszczególnych krajach. Dziś informacja od rzecznika pacjenta jest taka, że nie tylko Polska ma z tym kłopot, że nie tylko Polska wdrożyła tą dyrektywę w życie, a z kolei Unia Europejska już krzyczy, że zimą będzie bardzo ostre reprymendy wysyłać do poszczególnych państw. To znaczy, z dyrektywy wynika bardzo jasno, bardzo precyzyjnie, jak na dyrektywy, jak na zapisy dyrektywy, że musi ona obowiązkować na przełomie, podkreślam, na przełomie roku 2013-2014. Co prawda nie jest to zdefiniowane, co to znaczy przełom, jak wiele innych elementów w tej dyrektywie, jak na przykład bezpieczeństwo szpitala, jak czarna lista szpitali i tak dalej, ale zwykło się mówić, że przełom to jest kwartał przed i kwartał po, także w tym pierwszym kwartale 2014 roku. Czyli jest to 6 miesięcy w czasie. No powinno być wszystko. Nie powinno być takiej sytuacji, że dzisiaj, jeżeli ja chcę jechać i zdiagnozować się na przykład w którymś ze szpitali czy przychodni w Berlinie, to ja się muszę zastanawiać, czy ja będę miał zwrot pieniędzy, czy nie. A przejdźmy do konkretnego przykładu. Jadę dzisiaj na zabieg na przykład za granicę. To jak długo według Ciebie będę musiał oczekiwać na zwrot kosztów od Narodowego Funduszu Zdrowia? Co rozumiesz pod pojęciem zabieg, bo to jest bardzo ważne.
No ja akurat nie potrzebuję chwilowo. No, tak, tak, ale doprecyzuję, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zabieg, jest to takie ogólne pojęcie, zresztą jest bardzo ogólne pojęcie w dyrektywie, nie ma definicji, co to znaczy specjalistycznie wysoce, czy co znaczy mało, to jest bardzo ważne, ponieważ te elementy diagnostyki, o której mówiłem wcześniej, które nie wymagają żadnej w tej chwili zgody kogokolwiek, po prostu jeżeli ja mam skierowanie na diagnostykę w zakresie na przykład ortopedycznym, to siadam w samochód, jadę do placówki, której ufam, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj zaczniemy mówić o zaufaniu do lekarza, zaufaniu do placówki medycznej, więc ufam przykładowo placówce w Bałce, no siadam w samochód, jadę tam i proszę, żeby mnie ortopeda zdiagnozował pod warunkiem, że będę miał skierowanie. To jest bardzo ważne. Właśnie, warunek jeden, muszę mieć skierowanie. Muszę mieć skierowanie, więcej, to nie koniec. To skierowanie musi być wystawione przez podmiot leczniczy, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest bardzo ważna rzecz. Bez tego najistotniejsza w sumie. To znaczy, była taka wersja, że wystarczy skierowanie do lekarza. Nie, ponieważ płatnikiem tej usługi będzie Narodowy Fundusz, który, proszę Państwa, to jest też taka ciekawostka, musi wyasygnować dodatkową pulę pieniędzy poza pulą, która przeznacza na leczenie nasze w Polsce, na właśnie refundację leczenia zagranicznego. I to jest kolejny problem. Ale wcześniej my sami musimy z własnej kieszeni zapłacić za ten zabieg lub za tą usługę medyczną. To znaczy tak, w zakresie tej diagnostyki jednego dnia, ale co gorsze, i to jest rzecz, która... No, myślę, jest bardzo niekorzystna dla Polski, bardzo nierozsądnie jest decyzja podjęta, że w odróżnieniu od innych, od większości państw Unii Europejskiej, gdzie płatność odbywa się bezpośrednio bez udziału pacjenta, czyli szpital, który pacjent się leczył, wykazuje na pewnych zasadach dokumenty, przekazuje te dokumenty do tego, kto wystawił skierowanie i odbywa się leczenie między... Tak by było najprościej. Tak można było. Polska z tego zrezygnowała. Myślę, że w lęku przed tym, że będzie musiała na czas płacić pieniądze. Jakoś tak organizacje państwowe się przyzwyczaiły, że przeciętny obywatel to może sobie na kolanach czekać ileś lat i jeszcze błagać, że mu zapłacą. No i przyjęli drugi wariant, ten właśnie, o którym powiedziałeś, czyli ja chcąc się leczyć, nie dość, że muszę całą tę procedurę uzyskania zgody dostać, przejść ją, to muszę wyłożyć swoje pieniądze na to, żeby zapłacić za leczenie. I znowuż muszę pilnować, żeby dokumentacja, która zostanie wystawiona przez szpital, była dokumentacją taką, żeby ona spełniała zapisy dyrektywy i żeby później mi refundowana. Ale to nie koniec kłopotów. Bo na każdy rok Narodowy Fundusz Zdrowia w tym układzie finansowania, czyli prefinansowania każdego pacjenta, wyasygnuje pewną kwotę. I przykładowo będzie się leczył w okresie, może nie leczył, ale złożył dokumenty do NFZ-u w okresie, kiedy już będą wyczerpane środki przeznaczone na ten dzień, na ten rok, to czekasz do czasu, kiedy środki z następnego roku będą możliwe do refundacji i dopiero wówczas dostaniesz te pieniądze, oczywiście w zakresie dopuszczalnym. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo, bowiem w pewnym momencie jest okres 5-letni rozliczeń, okaże się, że pieniędzy nie ma. Ktoś w 5 roku będzie chciał się leczyć, wyłoży pieniądze. Jest to moim zdaniem bardzo sprytny zabieg finansowania, dodatkowego finansowania leczenia Polaków, konstytucyjnego prawa spełniania z pieniędzy i kredytowania przez Polaków. Narodowy Fundusz przewiduje, że tych wyjazdów pacjentów będzie mało. Dlaczego tak sądzi? Dlaczego ty tak uważasz? Znaczy, ty uważasz inaczej pewnie, tak? Ale już żeśmy sobie odpowiedzieli na to. Jeżeli ja, jako Narodowy Fundusz, w formie decyzji administracyjnej, to jest bardzo ważne, bo można się od niej wówczas odwołać, ale odwołać się do prezesa, czyli do szefa tego, który wydał decyzję, więc jeżeli ja jestem od tego uzależniony, to ja mogę wydawać takie decyzje, albo nie muszę. Prawda? To już jest pierwsza rzecz, czyli chronię przede wszystkim swój budżet. Chronię, swój interes, tak. To znaczy tutaj nie do końca, bo to będzie pewna weryfikacja również jakości usług świadczonych. Może w Polsce wreszcie pacjent zacznie być pacjentem, a nie podnóżkiem u osoby wykonującej zawód. Ja się pewnie w tym momencie narażę lekarzom, ale to jest oddzielny temat, który wypływa z dyrektywy. Oni muszą zmienić sposób patrzenia na pacjenta. Oni muszą zacząć mieć do niego szacunek. Nie jest to kwestia wynagradzania lekarza? Nie, świadomości. Ja myślę, że świadomości, bo dzisiaj pacjent ma prawo, kiedy przychodzi do lekarza, otrzymać od lekarza informacje w trzech obszarach. W pierwszym obszarze, co lekarz zdiagnozował. Drugi, lekarz ma obowiązek powiedzenia mu, jak chce leczyć. I trzecie, jakich oczekuje rezultatów.
A ten biedny pacjent, który wyczekał się ileś godzin w poczekalni, w końcu łaskawie został dopuszczony przez oblicze lekarza, jest w ogóle szczęśliwy, że z nim ktoś rozmawia. W związku z tym, gdzie mu do głowy, on dostanie te tabletki, cieszy się w ogóle jeszcze, że w aptece ktoś rozczyta tę receptę. I tu właśnie zaczynają się problemy. To są błędy, które będą eliminowały możliwość zapłacenia za usługę. Jeżeli na przykład Niemiec przyjdzie do Polski, ta dokumentacja będzie źle wypełniona. Źle, to znaczy nieczytelnie. To znaczy nie zostanie właśnie przez to, że to pacjent... A bariera językowa jeszcze? A to nie jest problem. To nie jest problem. To nie jest problem, bo lekarze przynajmniej twierdzą, że znają języki obce, że jeżdżąc na konferencje czy sympozja, to mają możliwość porozumiewania się płynnego. Natomiast problem jest wiesz, gdzie indziej. Problem jest w tym, że bardzo ważny obszar naszej opieki medycznej, pielęgniarka, no właściwie... będzie miała duże problemy, bo szkolenie pielęgniarek ogranicza się w naszym kraju od pewnego czasu, kiedy zlikwidowano licea medyczne, do szkolenia robionego na zasadzie koleżanka-koleżankę, czyli przez izby pielęgniarek i położnych. Są to zamknięte grupy, które właściwie no, jest wymóg, że trzeba się szkolić, to się szkolą. Nie ma takiego parcia, żeby robić specjalizację, żeby się dostosowywać właśnie językowo. Tutaj należy się obawiać, że rynek ten zostanie wzmocniony przez pielęgniarki, które znają język. To mogą przyjeżdżać pielęgniarki z Niemiec do nas, ale równie dobrze z Ukrainy, która prawdopodobnie niebawem wejdzie do Unii Europejskiej. A czy to nie jest też tak, Marku, że ten bogatszy pacjent będzie się starał szybciej wyjechać za granicę i wyleczyć, czy dokonać jakiegokolwiek zabiegu czy usługi medycznej, bo ten biedniejszy będzie się bał, że on tych pieniędzy nie otrzyma z powrotem. Z Polski? Z Polski. Bezwzględnie tak. Ja myślę, że niedługo pojawi się produkt bankowy, kredyt na leczenie zagraniczne. Tak myślę. Więcej. To myślę, że podpowiadasz bankom. Boże święty, może jakąś prowizję dostaniemy i telewizja tak. będzie mocniejsza w Ołczyku. Tak jest, tak. Ja gwarantuję, dostanę prowizję, przekażę na rozwój. Bo pomysł jest widocznie przyszłościowy. No. Na pewno, to jest luka. I tutaj tak, człowiek, który jest chory, sprzedał ostatnią łyżeczkę swoją, żeby się leczyć. Tylko teraz pytanie. Kto mu zwróci, kiedy mu zwróci, jeżeli będzie miał tą promesę, jeżeli będzie miał zgodę na wyjazd, to mu zwróci ten element później państwo, prawda? Tylko znowuż będzie musiał wiedzieć, czy te dokumenty, które przedstawia, są właściwymi dokumentami. To są te problemy, które mnie osobiście, moje organizacje, z którymi jestem członkiem, czy to Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, czy organizacje społeczne, bardzo gnębi, bardzo męczy, bardzo nurtuje, bo tak jak na początku powiedziałeś, w 2011 roku wszyscy wiedzieliśmy, coś takiego jest, a do dzisiaj nie ma nic. Dzisiaj zaczyna się dopiero dyskutować, żeby rozporządzenia, te akty wykonawcze powstały. To koniec zapytam. Według Ciebie ten system, ta dyrektywa będzie wdrożona idealnie w Polsce, że ona zacznie funkcjonować? Czy ona musi funkcjonować. To, że ona musi, to my wiemy, tylko czy ona według Ciebie... Ale jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy ostatnimi, mówiąc brzydko, frajerami. Bo mając kapitalne zaplecze medyczne, naprawdę bardzo dobre, są obszary kardiologii, neurologii, chirurgii bezinwazyjnej, które no, są wzorcowe, jeżeli chodzi o możliwości, o ofertę w skali Europy. Jeżeli my tego nie sprzedamy, a z drugiej strony pieniędzy w funduszu brak, w Narodowym Funduszu, w związku z tym powstają luki. Dalej z ustawy o działalności leczniczej wynika, że jeżeli szpital będzie miał straty, to on musi być albo dofinansowany przez właściciela, samorząd, państwo, jeżeli to jest państwowy szpital, albo zlikwidowany, albo przekształcony w spółkę prawa handlowego. Czy jako prezes zgodziłby się na to, żeby mieć możliwości i nie wykorzystywać ich, przynosić straty? Przecież ty odpowiadasz całym majątkiem wtedy za to. Więc te... Działałby na szkodę nawet spółki, tak? Tak, no i w tym momencie zaczynają się problemy jako prezes. No szuka takich rozwiązań, w związku z tym chcę, żeby do mnie przyjeżdżali pacjenci. My mamy naprawdę dobre warunki, naprawdę możliwości leczenia. Jaki czas okres przewidujesz, że to się porządnie w Polsce wdroży i będzie ten przepływ naprawdę bezinwazyjny, bym tak nazwał? W zakresie badań, w zakresie tej diagnostyki jednego dnia, diagnostyki no, niewysoce specjalistycznej, to już jest. To już jest też nie tylko z rejonu przygranicznego, to również mam znajomych, którzy właśnie dzisiaj mieszkają pod Warszawą, dzisiaj są w Berlinie, w klinice berlińskiej i tam właśnie robią diagnostykę. Oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że jak przyjadą do Polski, nikt nie będzie chciał zwrócić pieniędzy, ale jest postępowanie sądowe i ja myślę, że polskie sądy są na tyle już świadome, sędziowie są świadomi. Zresztą to są proste zapisy. Ale ten pacjent musi być majętny, który musi poczekać. Tak, tak, akurat tych ludzi stać na to.
Także tutaj zainwestują, u nich jest problem innego typu, u nich jest problem ten, że nie mają dostępu akurat w Polsce do tego leczenia. To jest leczenie choroby nowotworowej, tam chodzi o zdiagnostowanie. Ja nie jestem lekarzem, nie chcę tutaj wchodzić. Marku, mam nadzieję, że ta dyrektywa przyniesie nam sporo korzyści, które wynikają z tego zapisu, tylko powinniśmy chcieć z tego skorzystać, tak? Tak, rozmawiamy w Wałbrzychu. Przecież Wałbrzych ma, przynajmniej mieć powinien, doskonałe doświadczenie w zakresie chorób płuc. Przecież tutaj górnicy, teraz tak co prawda cudownie uzdrawiani przez ZUS z Pylicy, z Krzemicy, no, cudotwórcy, różdżka czarodziejska, ZUS dotknie ich, człowiek, który dotychczas wyleczony, był, tak? Jest natychmiast wyleczony, tak? Ale tak na poważnie, ten szpital ma bardzo dobrych fachowców tutaj i co istotne, ma możliwości, które nie są w pełni obłożone przez przez kontrakt Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, przepraszam. Możliwość przyjmowania pacjentów z zagranicy daje dodatkowe pieniądze. Nie zabrania dyrektywa, wręcz nakazuje. To nie jest działanie niezgodne z kontraktem zawartym z Narodowym Funduszem. To jest możliwość, to jest szansa dla szpitala na przykład Wałbrzyskiego, Świdnickiego, bo na tym terenie rozmawiamy, przecież tutaj reprezentujemy, to jesteś mieszkańcem, ja jestem też mieszkańcem tego terenu. Daje możliwość tym szpitalom pozyskania klientów z Czech, bardzo bliziutko z Niemiec. Kwestia jest tutaj marketingu, pokazania, żeby ten Niemiec... Ale nie, żeby w ogóle wiedział, że może tu przyjechać, żeby mógł przyjechać... Czyli przygotowanie oferty, mówię w tym sensie. Ale tu jest jeszcze inna rzecz. Zmiany mentalności. Żeby nie było takiej sytuacji, że przyjeżdża na izbę przyjęć pacjent i go nikt tam nie dostrzega, on po prostu godzinami tam czeka. Ja to mówię z własnego doświadczenia, kiedy osoby mnie w jakiś sposób bliskie czy znajome były w tym szpitalu i czekały. To jest kwestia po prostu zainteresowania usprawnienia produkcji, przepraszam, produkcji tej medycznej, przyjęcia, uśmiechu na twarzy. Pacjent musi być dostrzegany wreszcie, to nie ma być zło konieczne w szpitalu. Marku, dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Ja dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Chciałem tylko przypomnieć, że moim i Państwa gościem był Marek Szewczyk, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.